Cześć kochani, dzisiaj będzie jeden z waszych ulubionych filmów. Z tego co czytałam komentarze pod poprzednim filmem, od razu was przepraszam, że nie byłam w stanie odpisać na wszystkie komentarze jeszcze, ale odpiszę, obiecuję. Na razie czytam i po prostu buzia mi się sama śmieje. No bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie tam jest taki duży odzew waszych komentarzy. A dzisiaj właśnie filmik zakupowy, no bo jak wiecie, ja jak kupuję rzeczy, to lubię od razu rozparcelować na swoje miejsce, nie lubię jak mi tak leżą, a te zakupy leżą mi już 2 dni, dlatego to już, no, to już jest dla mnie za długo. Będą dzisiaj zakupy z Craftelier, czyli moje pierwsze zakupy właśnie w tym sklepie łączone z zamówieniem Uli, więc jeszcze na kanał Uli was zapraszam. Ona swoją część już nagrała, już rzuciła, z moją częścią było trochę problemów. No niestety z dziurkaczem okazały się problemy, ale o tym za chwilę. Jeszcze będzie drugie zamówienie, bo już nagram łączone w rzeczach z papieru. Na cudnej paczce jest na marzec rabat, dlatego wykorzystałam go. Zwłaszcza, że ostatnio przygotowując paczkę dla was, właśnie te paczki przy Dasi do wygrania, no to się okazało, że mi niektórych pudełek już tam i bas niewiele zostało, więc uzupełniłam sobie zapasy. Tutaj Ula chyba był jeden lizaczek, Ula go dała mi, więc bardzo serdecznie dziękuję ci Uleńko za lizaczka. No ja z tego co wiem, to właśnie Craftelier gratisów nie robi. To jest moje pierwsze zamówienie i niewiele brakowało, żeby zatytułować ten film pierwsze i ostatnie zamówienie w Craftelier. Bo skoro już tak mówię, nie, no to zacznę od tego właśnie, co nie działa, czyli dziurkacz. Dziurkacz z We Are Memory Keepers, więc wydawałoby się, że dobry. Fajny wzór, znaczy no, bo wzór sobie wybrałam taki, jaki ja chciałam, czyli wzór taki, ale to jest kartka 80-90 gram, no zwykła kartka ksero. Na kartce grubszej jakiejkolwiek, na 200 próbowałam, niestety się zacina i do tego stopnia się zacina, że wiecie, on tutaj się złoży i nie chce odbić z powrotem. Więc, ale właśnie dlaczego miał ten film tak być zatytułowany, a nie jest. Craftelier po złożeniu reklamacji od razu zwrócił pieniądze i nie każe odsyłać w ogóle tego dziurkacza z powrotem. Co prawda nie wiem, co z nim zrobię, może tam siostrzenicą albo bratanicę, ona też takie rzeczy lubi, no bo no to się jedyne co to się nadaje właśnie do takich kartek ksero. No ja takich i to też nie do końca nawet, bo tutaj nawet na lewej stronie widzicie, no nawet to tutaj miało problem, żeby przedziurkować, więc no tu też przystrzępiło trochę. No, dla porównania drugi trochę już zagięłam. Drugi dziurkacz, który jest taniochą, można powiedzieć, z tej firmy po prostu Craftelierowskiej. Taki zwykły, najzwyklejszy, no to on tnie bez problemu, ten papier 200 gram przynajmniej. 250 chyba też próbowałam, ale z Craftem już sobie rady nie daję, więc no to tak dla informacji, bo te dziurkacze, co najgorsze, ani jeden, ani drugi nie miały w opisie, do jakiej gramatury są. Więc tak trochę ryzykowałam kupując, przy czym tutaj liczyłam się z tym, że będzie, że może być ciężko. No tak, tu nie spodziewałam się, że z We Are Memory Keepers dziurkacz okaże się, no, takim niewypałem, no więc nie zakupy w Craftelier z niewypałem, tylko zakup tego dziurkacza, no bo on niestety ląduje u mnie na razie, no w szufladzie będzie sobie leżał, aż ktoś się nie znajdzie, albo dam go tacie, żeby go tam porozkręcał i zobaczył, czy coś się da zrobić, nie wiem, no on po prostu nie tnie w grubszych gramaturach, no a to tylko do takich gramatur mi byłby potrzebny, przy czym te grubsze, no to nie jest, wiecie, 300, tylko jak już z 200 sobie nie radzi, no to słabo. Ale wielki szacun dla samego sklepu za taką fajną obsługę reklamacyjną i no, jestem pod wrażeniem. Poza dziurkaczami zamówiłam sobie ten taki pędzel silikonowy. Anita opowiadała, że są takie w Tedim. Otworzę to, bo mnie już te folie denerwują. Że są takie w Tedim i nawet chyba taki kolor też tego, co widziałam u niej, był. Ona na warsztatach Ania tworzy. Do rozprowadzenia kleju. Póki co jadę palcem. Mam ten pędzel taki
On był z jakiej? On był firmy? Nawet nie widzę. No, chyba jakiś no-name'owy. Chociaż do tanich to on nie należał. No ale jakoś, nie wiem, ja sobie, no denerwuje mnie, nie umiem nim rozprowadzać kleju. Ten kosztował chyba 6 czy 7 zł, więc no, wydatek żaden. Testujemy, bo nie powiem, trochę mnie denerwuje to, że mam zawsze palce ufefrane z tego kleju. Anita przerzuciła się z palców na ten no, pędzelek, można powiedzieć. Więc ja też stwierdziłam, że spróbuję. Zobaczymy, jak coś to niewielka będzie strata. Wtedy on podobno też jest w podobnej cenie, więc wziąłam ten. One chyba na jednej, na tej samej zasadzie działają. Wziąłam jedną kopertę na papiery 30x30 i przyznam się wam szczerze, ona jest otwierana na rzecz. Taka grubsza folia. I najlepsze jest to, że kupując, zamawiając, miałam na nią jakiś super fajny pomysł. No i zapomniałam, co to był za pomysł, na co ja tą kopertę kupiłam. I próbuję sobie teraz przypomnieć, nie? Bo to taka jest, jak to się śmieje, że dziurawa głowa. I jeszcze jedna rzecz, która jest Crafterier, to są właśnie nity i ćwiki. To jest to, przez co ja w ogóle zwróciłam uwagę na ten sklep na zakupach Uli. Więc Ula mnie namówiła na te zakupy i teraz zrobiłyśmy takie zamówienie łączone. Polecam wam w ogóle takie rozwiązanie, no bo tam jest trzeba dosyć na dosyć dużą kwotę, chyba na 400 zł zrobić zamówienie, żeby wysyłka do Polski była za darmo. No więc warto uzbierać na tyle. Wiadomo, że jedna osoba, no to trochę ciężko, a jak już jest dwie, to już łatwiej uzbierać. Więc u Uli na jednym z filmików zakupowych zakochałam się, zapatrzyłam się na te nity. Zwłaszcza, że są, że wiecie, jest ich tak dużo i one, no nie pamiętam teraz ile one kosztowały. Ale nie były drogie, zwłaszcza jak na taką ilość. To są te craftelierowskie. No i tutaj jest bardzo dużo tych, ja przede wszystkim używam tych szerokich, więc nawet się nie oszukuję, rzadko kiedy kupuję te takie malutkie. Co mnie zaskoczyło, no to kolor, to jest baby pink w ogóle, nie? Więc to jest baby pink, o, i to, przy czym, no chyba widać, bo folia aż tak bardzo się nie odbija, widać, że te kolory są różne. Największa różnica jest między tymi dwoma, bo te, o właśnie, tak wpadają trochę w taki jakby różowy pomarańcz, a te trochę w różowy beż, trudno jest mi to określić. Więc no, w tym zestawie raczej ciężko będzie mi tego używać, prędzej z tymi nitami. Chociaż no, różnica jest spora, więc biorąc pod uwagę, że to jest ta sama firma, ten sam, w taki sam sposób nazwany jest kolor i są różne kolory, no to trochę słabo, Ula o tym też wspominała. Na szczęście w kolorze białym takiej różnicy, no jest, o też tu widzicie, jest, no ale nie jest taka znaczna. Ten jest bielszy, ten taki trochę jest żółtawy, ale jest jeszcze ok. No to ten niebieski jest całkiem fajny, przy czym niebieski podzieliłyśmy się i z Ulą, i tym turkusowym na pół. Więc niebieski chyba jest taki najbardziej zbliżony ten kolor, no i ten turkus w sumie też podobny do tych nitów, chociaż mniej. Błękit chyba jednak wygrywa. Tak więc to są takie. Jeszcze jeden z różowych, trochę żywszy ten odcień różu. Ja dosyć często w dziecięcych pracach właśnie z podobnego odcienia korzystałam, z tych We Are Memory Keepers. Złotka mam troszeczkę. Złotych chyba najwięcej w ogóle używałam tych nitów, więc no, więc tu mam zapas, teraz mi się przyda. I jedne takie dla przekory. To jest zestaw tych wskazówek i zestaw ćwieków do takich prac vintage, które ja robię raz na ruski rok. Ale jak robię, to zawsze mi brakuje takich dodatków. I tak sobie pomyślałam, że przetestuję jakiś tutaj z wami nit, może ten. Bo, no bo niestety ten kolor najmniej chyba. Nie wiem, czy tutaj mam jakiś, co będę mniej używać. Chyba nie, więc ja sobie to otworzę, przygotuję dziurkę zrobioną krokodylem i zanitujemy sobie razem, bo ja nie wiem, jak one się zachowują, te nity. Wydaje się, że będą w porządku, bo są ponacinane te tutaj końcówki. No ale testujemy. Otwarłam to opakowanie i tak z bliska ten kolor, no on jest taki bardziej, jakby tu określić, pudrowy róż, na pewno nie baby pink, no. Więc tak myślę, że aż tylu tych kolorów nie będę potrzebować.
Tu mam na A1 ustawione, bo te duże zbiorowe molekuły press były na A1. Teraz, żeby tylko trafić. Dobra, trafiłam i ściskam. Zobaczmy, jak to się będzie zachowywać. Tu z tej strony nie wiem, czy za mocno ścisnęłam, czy trochę farba odlazła. Może za mocno ścisnęłam. No, rozkłada się podobnie. Też nie idealnie, ale podobnie. Więc nie zgniata się tak jakoś bardzo brzydko. Następnym razem może bym spróbowała trochę słabiej. Może zrobimy jeszcze jednego sobie. Testujemy. Może tego różowego dla odmiany. Ten różowy jest taki. No to trochę słabiej ścisnę i zobaczymy, jak to pójdzie. Nigdy nie wiem, gdzie jest góra, gdzie dół. Rzadko używam takich tych. No i teraz tak. Żeby nie ścisnąć. Dobra, może tak wystarczy. No troszkę tu też zdziera się ta farba, ale nie jakoś bardzo. No tutaj bardzo. No. Ale myślę, że jest i tak fajnie, zwłaszcza w tej cenie. Tylko trzeba bardziej się chyba przyłożyć, żeby to robić trochę delikatniej. Tak więc takie nity. Ja jestem zadowolona, że je w końcu mam. Teraz to już mam zapas na wszystkie możliwe okazje. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż pewnie się okaże później, że no, że coś nie ma. Więc dobra, ja pozbieram te wszystkie tutaj zabawki i pokażę Wam te rzeczy z papieru tak na szybko, bo no bo to co bazy, to bazy, to tam nie ma wiele do pokazywania. Robiąc zamówienie w rzeczach z papieru, w sensie bezpośrednio u producenta, nie mogłam przejść obojętnie obok taki dla zwierzaka. Czyli takiego mnóstwa, całego wielkiego pudła 30 parę na 30 parę centymetrów z jakby resztkami produkcyjnymi papierów. I tutaj tych papierów, ja już pokazywałam Wam kiedyś taką pakę dla zwierzaka, kupiłam kiedyś w kraftowym, w ogóle ja coś na razie to odsunę, w wydaniu kraftowym. Teraz kupiłam w wersji białej bo bardzo mi tamta w ogóle za 10 zł, tamta paka, jeszcze ją oczywiście mam w tym zestawie kraftowym, w zestawie kremowym nie potrzebuję, więc nie brałam tej mieszanej, ale no tutaj jest po prostu ogrom papierów, całe wielkie pudło. Tu mam taki stosik 20 na 18, więc z tego można taką mniejszą DL-kę sobie zrobić spokojnie, podobnego formatu. Kraftowy papier używałam do tych notysików, które ostatnio widzieliście, których nagrywałam tutorial. Tutaj mam centralnie maty, idealnie 10x15, bo to akurat mierzyłam już, więc 10x15 też taki wielki stos. Tutaj mam dwa takie stosiki, one są tego samego rozmiaru z tego cukierzu. Tu widzę, że jakieś pojedyncze trafiły się krótsze, ale to akurat nie jest istotne. One mają niecałe 10 cm na 30. Niecałe 10 czy 10. Zaraz je tu zmierzyć, żebyście też widzieli. No nie wiem. 10 bez milimetra, można powiedzieć. No tak w sumie, bo jakby było 10. Ale widzicie, 10 bez milimetra na 30. No to też spokojnie na pół można przeciąć sobie taką fajną bazę. Nie wiem, czy C6. No, takie coś pomiędzy. I tutaj jeszcze jeden stosik, też taki grubiutki. On ma niecałe 8 cm na 25, więc no, papieru co nie miara. Idealne na podbicia warstw, idealne do robienia jakichś zakładek, jakichś tych atyciaków. Po prostu całe mnóstwo tego papieru. Zdecydowałam się na ten biały, bo papier jest koszmarnie drogi teraz i no jednak trochę trzeba go szanować, a papier od rzeczy z papieru jest super, więc tu Wam polecam. To jest 300 gram oczywiście i no, on się jeszcze nadaje do jakichś kieszonek, do albumów, do wszystkiego, no jak to papier, nie? Tylko trzeba sobie rozmiar dopasować, więc ta wielka paka papieru kosztowała 10 zł i uważam, że to jest bardzo dobry zakup i każdemu polecam, zwłaszcza
jeżeli ktoś, no, ktoś dopiero zaczyna, no to taka ilość papieru, nie jest jej po prostu żal. Tu mam cały w ogóle zapas kopert. Kopert A5, bo koperty A5 przydają się do tych baz takich od, no, oczywiście tu będę świecić, nie chcę mi się tego wszystkiego wyciągać, bodziaki, serca asymetryczne, no to do tego te koperty A5. Tutaj mam bazy pionowe, bo tych najczęściej ostatnio się okazało używałam bazy pionowe DL. Mam całe mnóstwo pudełek z pełną szybką. To są pudełka, które, do których się przymierzam. No, mogę Wam tu powiedzieć, jeśli ktoś ogląda, przymierzam się do tej sprzedaży kwiatów, na którą mnie wiele z Was namawia. I mam przygotowane właśnie pudełka do tego. One są z pełną szybką. To są te 10 na... A, nie wiem na ile. Gdzie ja tą linijkę posiałam tutaj? To jest 10 na 13. Chyba 10 to było. Tak, 10 na 13, więc taki mniejszy zestaw kwiatków. Jeszcze tutaj są z tych dużych 15 na 15, więc mam tu całe mnóstwo tych pudełek. Wspominałam o tym, że skończyły mi się pudełka kwadratowe z pełną szybką, te 2,5 cm i do DL-ek podobnie. Ostatnio kupowałam 3,5 cm, a jednak te 2,5 cm też się przydają i to bardzo. Wzięłam sobie, to było Shadowboxa, jednego planuję zrobić. Ostatnio live'a na kanale, znaczy na Facebooku sklepiku Gosi prowadziła Daria Świeży, która robiła Shadowboxa komunijnego i tak właśnie pomyślałam, że też fajnie by było zrobić, więc mam jedną bazę. Tutaj mam bazę też boxa komunijnego, bo też mam do zrobienia, no i kilka baz w kwadracie. Więc takie dosyć spore to zamówienie, no ale dzięki temu rabatowi na cudnej parce, no to dosyć sporo zaoszczędziłam. Tutaj jeszcze oczywiście był gratisik, tylko wyjmę, bo jest razem z fakturą. W ramach gratisiku była baza jajko. Taka zawieszka na drzwi, na wino, na cokolwiek. Tak, w kolorze kremowym. I dwie tekturki od Euniki, od Artemis. I tu jest taka stolat z banerkami. I takie, nie wiem co to, taki po prostu jakiś border, więc też można go użyć zamiast jakiejś, no, koronki. Można sobie też takie coś użyć, więc dziękuję bardzo za gratisiki i za ekspresowe zamówienie. Po prostu byłam w ciężkim szoku. Tam było termin realizacji 4 dni w przypadku baz, a 5 dni w przypadku tej paka dla zwierzaka, czyli tych ścinków tak zwanych. No więc, a to następnego dnia w ogóle paczka wyszła. Więc ja jestem pełna podziwu i bardzo serdecznie dziękuję za takie ekspresowe zamówienie. Zaraz będę mogła zrobić pudełko do kartki, które jest właśnie też wygraną, no, nagrodą w konkursie. Czyli jak ktoś nie widział, to tą kartkę można wygrać. Tam jest, poprzedni film jest filmem, w którym właśnie, no, taką małą rozdawajkę zrobiłam. I muszę przygotować do tego pudełko. No, kartka jest do personalizacji, dlatego tu jest pusto na środku. Tak, więc pudełko do tej kartki zaraz będę mogła zrobić, no bo tutaj właśnie się, no, zaopatrzyłam w nową dostawę. Ja myślę, że to wszystko. No, nie będę już przedłużać. Zakupy były konkretne. Jak zawsze ja tu się... No, trudno jest mi się powstrzymać w dobijaniu do darmowej wysyłki, więc to jest mój plus minus, nie wiem jak to bym powiedzieć. No, w każdym razie czasami przesadzam, ale akurat no, na bazy w rzeczach z papieru nie ma co oszczędzać, bo one są po pierwsze bardzo dobre gatunkowo, świetnie zbigowane, papier super bielusieńki, no jak dla mnie same plusy. No, a nie zawsze mam czas na to, żeby się bawić w jakieś tam docinanie, o ile bazy jak bazy, kartkowe, ale pudełka, no to już... To już trochę jednak trwa, trochę zajmuje, wolę wziąć gotowe i, no, i mieć profesjonalne pudełko bez jakichś większych nerwów. Wolę poświęcić czas i energię na tworzenie jakiejś kompozycji niż na sklejanie tego pudełka. Dobrze, no to dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Wasze potrzeby zakupowe w filmików zakupowych, zwłaszcza tych osób, które właśnie tam pisały, że najbardziej, najchętniej oglądają takie filmy.
Ja postaram się jak najszybciej odpisać tam na wszystkie komentarze i bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za tak duży odzew pod tamtym filmem. I tam się zaczęło, jeszcze na koniec tak mi się przypomniało, tam jeden z pytań jest, jakie filmy na moim kanale lubisz oglądać najbardziej i dlaczego. I tak wychodzi na to, patrząc na ilość komentarzy, to chyba najbardziej lubicie rozdania. No i tym takim żartobliwym akcentem żegnam się z Wami na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!